wybrałeś najgorszy czas i najgorsze miejsce na spędzenie tych świąt. Uciekaj stąd jak najszybciej! Zaprosił mnie tu pewien facet. Mówił, że będą wspaniałe święta. Miał taką białą czapkę, jaką noszą kucharze. Bo on jest kucharzem! Nie zdajesz sobie sprawy, w jaką niebezpieczną pułapkę wciągnął cię ten facet? Co? Nie martw się, jestem twardy. Gdzie będę dziś spał? Mam nadzieję, że nie w piekarniku. Oleś ty nerwus. Jeśli wcześnie zbudzisz się w gwiazdkowy poranek, to za oknem będzie śnieg jak biały baranek. To wcale nie jest śmieszne. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Jestem skazany na wymarcie. Aj! Jak kocham latać! Panie Noe! Hej, tam na arce! Jeszcze ja! Już myślałem, że odpłyniecie beze mnie. O, co jest, panie Noe? O co chodzi? Ja też chcę odpłynąć. Z jakiego jesteś rodzaju? Aha, dobre pytanie. No więc jakby to powiedzieć. Jedyny w swoim rodzaju. Wcale nie wiecie, co czuję. Ale jeśli chcecie wiedzieć, to proszę, powiem wam. Graj, Rolf! Jest. Powiedz, gdzie? Powiedz, gdzie? Nasz park w radnej mgle. Sprzętnych wspomnień porwał wiatr. Tych słów, twoich rąk i spacerów pośród łąk. Tak mi brak! Bracia artyści, zobaczcie! Kicha! Od lat noszę ten kostium pod gajerem do pracy! Ma. Podnij tam na dole! Kicha! Tymi razy do... Tak to stracę równowagę! Kolejna zasłania! Uwaga! Umiłowani Ziemianie, Gonzo znów jest wśród was. Ślubuję, że nigdy więcej już nie tknę żadnej roli. Likwidacja białego montażu. Uciekać! Czy w zmierzchy, w świty nieba spowite wabią mnie pieśnią i czy mnie tam zechcą? Nie znam tych szlaków, lecz wiem, gdzie ich kres. Znów znajdę je kiedyś i gdzieś. Proszę, idź ze mną, krok w krok, w dłoń i dłoń. Znajdziemy w powietrzu znajomy nam dom, zlecimy wysoko na skrzydłach bez piór. Miłość będzie nas nieść w swych ramionach do chmur. Idź teraz w moją stronę. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrób cokolwiek. Nie dzwoń do nas, my zadzwonimy. Ale nogi miała ładne. Frizzle. Hello. Welcome to the Muppet Christmas. Zapraszam na wigilijną opowieść Muppetów. Jestem narratorem. A ja jem. Nazywam się Dickens. A ja Rizzo. Zaraz. Żaden z ciebie Dickens. Owszem, Dickens nie był niebieski. Ależ tak. Był XIX-wiecznym genialnym pisarzem. Dziękuję. Czemu mam ci wierzyć? Bo znam opowieść wigilijną na pamięć. Tak? Poza tym mam bliznę na nadgarstku po tym, jak spadłem z roweru. Opowiedz nam historię. Dobrze. Marleyowie umarli.
Co? Tak się zaczyna historia, byli całkiem martwi. Trochę straszny początek. Dziękuję, nie ma za co. Przed śmiercią Marleyowie prowadzili interesy z bezdusznym lichwiarzem Scrooge'em. Zaraz wyjdzie zza rogu. Gdzie? Tam. Kiedy? Teraz. Oto on, pan Ebenezer Scrooge. Powiało chłodem.